drobówki. Raz, dwa, trzy. Każde doświadczenie składa się z trzech drobówek. Będzie coś kwaśnego, będzie coś jak woda, czyli takiego nijakiego. I będzie coś, w chemii używa się nie gorzki, a mówimy zasadowy. To jest połączenie czegoś bardzo ostrego z czymś bardzo gorzkim. Czy jesteśmy gotowi do przeprowadzenia doświadczenia? Tak. Okej. Odstawiamy. I teraz co będzie twoim zadaniem? Każdą probówkę z tym orężem, tą wlejesz tu, tą wlejesz tu, tą wlejesz tu. Gotowy? Do pierwszego. Lej, nie bój się. Co zrobimy? Zmieniło kolor. Dobra. Teraz weź tą probóweczkę i wlej tu. Papryki kolor. Kolor papryki, świetnie. Papryki. Super. Teraz bierzemy tą probóweczkę. Jak nie. I wlewamy. Tu został pomarańczowy. Dziękuję. Słuchajcie, widać, że tu się coś zmieniło w tych dwóch, a w tym kompletnie nic, tak? Tak. Dobra. Teraz przechodzi pan do fenoloftaleiny. Powtórzycie? Fenoloftaleina. Super. I po kolei wlewamy. To tu. Sprawdzamy, co nam wyjdzie. Zmieniło się coś? Nie. Lecimy dalej. Drugiej? Nie. Nie. To może w trzeciej? Nie. Szukamy, a znajdziemy. Tak. O, widać fajnie, co? Super. Teraz twoje zadanie. Musisz wziąć papierek i ten wrzucić tu. Do pierwszego. Coś się stało? Nie. Dobra, do drugiego. Coś się stało? Tak. Zmienił kolor. Trochę zmienił kolor. I do trzeciego. Czyli słuchajcie, oj, przepraszam. Jakim zadaniem, jakie mają zadanie te wskaźniki? Co one robiły? Zmieniały kolor. Zmieniały kolor. I jedyną najłatwiejszą rzeczą do zapamiętania to jest coś takiego, że jeżeli jest coś kwaśne, to w oranżu powinno się zrobić czerwone. Kto miał oranż z was? Ja. Masz coś czerwonego? Ma. Tak, masz. Jeśli by było, czyli tu jest czerwone, a jak jest fenoloftaleina, to nie powinno w ogóle zmienić koloru. Czy u ciebie się zmieniły kolory? Tych dwóch? Nie. 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 A jak jest papierek, to powinien też zrobić się czerwony. Czy ona ma coś czerwonego? Nie. Nie. Trochę? Czy umielibyście teraz mi powiedzieć, w której probówce jest coś kwaśnego? Tutaj, tu w których? W tej i w tej. A tu gdzie jest coś kwaśnego? Czerwone. To, co ja wam rzuciłam czerwone, to był kwasek cytrynowy. Wszyscy wiemy, jak wygląda kwasek cytrynowy? Tak. Tylko ja go rozpuściłam w wodzie. Jeżeli jest coś zasadowe, czyli to takie gorzko-ostre, to uwaga, w oranżu kompletnie nic się nie stanie, a w fenoloftaleinie robi się tak kolor malinowo-fioletowy. A w papierku musi się zrobić niebieski. No i teraz uwaga, kto mi powie, w której probówce było to coś zasadowego? Tu coś, gdzie było to coś zasadowego? Jeden, dwa czy trzy? Trzy. Trzy. Tutaj, gdzie było coś zasadowego? Jeden, dwa czy trzy? Trzy. A tu gdzie było coś zasadowego? Trzy. Widzą? To, co ja wam sypałam, to zasadowe, kochani, to jest kret do czyszczenia rur. Wow. Kret. I teraz zwróćcie uwagę. Kwaśne rzeczy, kwasy cytrynowe, cytryna, jabłka te są kwaśne? Mogą być kwaśne jabłka? A grejpfruty? Tak.
A co jeszcze może być kwaśne? Cytryna. Cytryna. I co jeszcze znacie kwaśne? Cukierki są kwaśne? Niektóre. O, w środku. Te właśnie, to są ocet. To są rzeczy, które są sami, czyli są kwaśne. A zasadowe rzeczy to jest, słuchajcie, wszystko to, co używacie w domu do mycia i czyszczenia. Czyli chleb. Wiecie, co to jest domestos? Tak. A cif do czyszczenia? Tak. A mydło? Tak. Mydło jest zasadowe. A płyn do zmywania? Tak. A płyn do podłóg? Tak. Czy też, czy wolno nam jeść? Nie. A pić? Nie. Czyli teraz, co możemy jeść? Rzeczy kwaśne czy rzeczy zasadowe? Kwaśne. Kwaśne. A zasadowe? Nie. Zasadowe zostawmy do sprzątania.